Mogliśmy dziś usłyszeć piękne słowa i to wielokrotnie czytane w ciągu roku z proroka Izajasza. To jest 55 rozdział, wersety od 10 do 11. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Dobrze jest czytać ze zrozumieniem tekst. Dobrze jest też ten tekst odnosić do życia i do obserwacji i czytać w sposób krytyczny. Trzeba tak zrobić także z tym fragmentem, który czytamy, bo przy pierwszym czytaniu mogłoby się wydawać, że każde słowo Boga, które jest zapisane w Piśmie Świętym i które jest czytane w jakimś momencie, w zgromadzeniu w kościele czy prywatnie przez kogoś w domu, powinno być tak owocne, jak tak obrazowo prorok Izajasz mówi. Czyli żadne słowo przeczytane w kościele czy samemu nie może pozostać bezowocne. A nie jest tak przecież. Moglibyśmy przypuszczać, że to może być tak, że to Bóg zamierza niektóre słowa, które są czytane, czy które są głoszone, czy które są wypowiadane w ramach kazania, że niektóre Bóg zamierza, żeby były nie bezowocne, żeby przyniosły owoc, a inne nie. No ale wtedy pojawia się wątpliwość, czy nie popadamy w determinizm, czyli w takie przekonanie, w którym to ode mnie nie zależy bardzo wiele, a zwłaszcza takie sprawy jak zbawienie, jak dobry czyn, odpowiedź na łaskę, przyjęcie słowa. Moglibyśmy przy takim rozumieniu łatwo się usprawiedliwić. Widocznie poszedłem na mszę świętą, słuchałem kazania, słuchałem czytań, nic do mnie nie trafiło, czyli nie sprawdza się to w moim przypadku, o czym mówi prorok Izajasz. Bóg nie zamierzył, żeby to słowo było owocne w moim życiu. Jestem usprawiedliwiony, mogę iść spać spokojnie. Jednym ze sposobów takiego czytania z dobrym zrozumieniem i z dobrym odniesieniem do życia Słowa Bożego jest konfrontowanie go z innymi tekstami. Moglibyśmy zestawić to dzisiejsze czytanie z Izajasza z tym fragmentem, który jest z Ewangelii przewidziany na dzień dzisiejszy. Ale może lepiej będzie poszukać takiego tekstu, który mówi także o skutku działania Słowa Bożego w życiu człowieka. I taki najbardziej znany tekst to jest przypowieść, w dodatku wyjaśniona przez Jezusa, o losie ziarna, które pada na bardzo różne podłoże. Na skałę, na drogę, na taki teren, który jest zarośnięty nieurodzajnymi, czy raczej takimi groźnymi i za takimi zachłannymi, że tak powiem, roślinami, chwastami, jak je nazywamy. I wreszcie ziarno pada także na glebę urodzajną. Przesłaniem tej przypowieści jest wezwanie człowieka do tego, ażeby swoje serce uczynił podatnym na Słowo Boże, które będzie padać. Żeby usunął ze swojego serca uprzedzenie wobec Słowa Bożego, niechęć, lęk, jakąś tempotę, bo to od niego zależy. Do kaznodziejów zaś należałoby, tak jak to usłyszałem i zapamiętałem z wykładów z homiletyki, do kaznodziei zaś należałoby otworzyć serce na słowo, które jest czytane albo które jest przepowiadane, to Słowo Boże. To jeden z najlepszych kaznodziejów francuskich, Elo, mówił właśnie, porównując to do sytuacji, w której to Chrystus przywrócił do życia Łazarza. Mówił tak o roli kaznodziei,
że jesteśmy jak ci, którzy odwalają kamień grobowy. Ale tylko Chrystus może powiedzieć: Łazarzu, wyjdź. Nie kaznodzieja. Tylko ten, który ma moc, ten, który wypowiada słowo, który jest skuteczny. Pewnie jak to przystało na sposób czytania Pisma i interpretowania w judaizmie, czy też u mędrców w prawosławiu, czy u ojców pustyni, trzeba zbierać różne wypowiedzi Pisma i do konkretnej sytuacji odnosić je, przymierzając, ażeby najbardziej do tej sytuacji pasowało. Póki co na pewno to Bóg, co zamierzył, wykona. Ale też na pewno to Słowo Boże nie może być zlekceważone, czy też nie może być tak, że ktoś pozwala, żeby ono tak padało obok. Nie może być tak, że człowiek sam zamknie się na to Słowo, będzie głuchy, albo też będzie wynajdywał z przekorą sprzeczności w tym Piśmie, wyśmiewał je, szydził z niego. Takie podejście mędrca, a nawet człowieka pyszałkowatego, to także okres w życiu świętego Augustyna. Sam przyznaje się do tego, że kiedyś czytał jak krytyk literacki, jak retor, wyszukując w Piśmie Świętym to, co jest płaskie, marnie napisane, niegramatycznie. I mówi: słowo nie działało. Zadziałało innym razem. Kiedy przyjął to, że słowo jest wypowiedziane od Boga po to, ażeby zadziałało w życiu człowieka. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.